Słucham. Cholerne 4K. Widzicie, że nikt do mnie nie dzwonił tak naprawdę. Nikt do mnie nie dzwoni. Witam w kolejnym Samcu Alfa, gdzie zajmujemy się grami z wczesnego dostępu, a ostatnio nie było czym się zajmować we wczesnym dostępie. Ale spokojnie, znaleźliśmy coś intrygującego. Dzisiaj zagramy w Ultimate General Civil War. Civil War to druga odsłona serii strategicznej tworzonej przez studio GameLabs, które ma w naszej redakcji bardzo silnych fanów, Łosia i Tibona. Dlatego też dzisiaj poprosiłem o pomoc właśnie Tibona, żeby przedstawił nam, dlaczego ta gra jest ciekawa, komu może się spodobać, czy spodoba się na przykład fanom Total War'a, no i dokąd to wszystko zmierza. Bardzo refleksyjne tematy. Przejdźmy więc do materiału. Za Ultimate General Civil War odpowiada studio GameLabs, które możesz kojarzyć chociażby z Naval Action. Za projektem stoi twórca Darth Moda, czyli Nick Tomadis bodajże. Więc AI stoi na dość wysokim poziomie, można powiedzieć. To jest druga część zasadniczo w serii Ultimate General. Poprzednia skupiała się tylko na bitwie pod Gettysburgiem. Założenia były takie, że po tym jak pojawił się Gettysburg, to fani oczekiwali właśnie, że GameLabs podejmie się stworzenia większego projektu o wojnie secesyjnej. Ponieważ Gettysburg był dobry, tylko że po prostu nie wyczerpywał tematu. A tutaj mamy grę, która nie ogranicza się tylko do bitew, ale też do zarządzania własną armią. Mamy korpusy, brygady, które uzupełniamy w przypadku strat ludzi. Tutaj jest po prostu głębia. Civil War wszystko idzie o stopień wyżej. Mamy wpływ zaopatrzenia, na przykład nasi żołnierze jak strzelają, no to w końcu skończy się amunicja, musimy podciągnąć wóz zaopatrzeniowy, który pozwoli temu zaradzić. Poprawiono działanie artylerii, która teraz jest naprawdę mocna. Kawaleria nareszcie jest użyteczna. Takim ciekawym elementem, który na przykład Adama Zehentera bardzo zaintrygował, jest to, że możemy tworzyć własnego generała na początku kampanii. To jest taki RPG-owy element, który pokazuje, że twórcom zależy. Wiemy już nieco na temat samej gry. Czas, żebyśmy przetestowali to, co twórcy udostępnili we wczesnym dostępie na Steamie. Zagrajmy! Okej, pozwólcie, że pokażę wam, na czym polega Ultimate General Civil War. Zaczniemy sobie od kampanii, gdzie możemy stworzyć własnego dowódcę. To jest zorganizowane w bardzo prosty sposób. Wybieramy szereg informacji na temat naszej, w zasadzie na temat kariery naszej postaci, no i to wpływa oczywiście w jakiś taki konkretny sposób na jego, na uwarunkowania tej postaci. Oczywiście wybieramy też stronę, to jest nazwane przez twórców trudnym wyborem, no może spróbujmy po stronie Unii. Imię w epoce, żeby było. Każda potyczka zaczyna się od tego, że gra przedstawia nam cele, no i jednocześnie gra podpowiada nam, gdzie zaczynamy i co możemy w zasadzie zrobić. Bardzo często pojawiają się jakieś podpowiedzi taktyczne w stylu tędy nie przejdziesz, albo możesz skierować się w tę stronę. No i co teraz spróbujemy sobie zrobić, to przejść tędy w kierunku tejże wioski i prawdopodobnie będziemy musieli uważać na to wzgórze, bo tu jest idealna pozycja do tego, żeby ktoś nas ostrzelał z góry. O proszę, tutaj okazuje się, że po drugiej stronie w lesie też jest oddział. Doszło tu do starcia na bliskim dystansie, no ale oddział ma wsparcie tej ekipy. Charakterystyczne jest to, że sterowanie jest bardzo proste. Mamy tylko zaledwie parę komend, które możemy wydać. Możemy na przykład wydzielić taką grupę skirmisherów z tego większego oddziału. No i to jest taka szybka grupa reagowania, grupa zaczepna, która może gdzieś podejść, oflankować kogoś. Bardzo często w walkach dostajemy też wsparcie w różnym momencie. Pojawiają się jakieś jednostki dodatkowe. No i tu akurat nadchodzi od tej strony spora ekipa. Mamy też na przykład kawalerię, którą od razu napuścimy tutaj bardzo szybko. Tak wygląda szarża. Zabijać! Ale spadają im cyferki. Bardzo ważną jednostką jest jednostka generała, który na polu bitwy oczywiście oferuje wsparcie duchowe, że tak powiem. Okej, mamy armaty.
Nie pozostaje nam nic innego, jak ustawić się tutaj i rozpocząć ostrzał. Mamy też jednostkę z zasobami, która oczywiście jest potrzebna do tego, żeby żołnierze mieli dostęp do amunicji. Każda jednostka ma kilka takich współczynników. Tutaj mamy, prawda, ładowanie broni, amunicję, morale, to jak bardzo jesteśmy ukryci, no i tą taką wytrzymałość, kondycję. Jest też wskazana broń, jaką mają żołnierze, zaraz zobaczycie między bitwami, że można na to wpływać. Okej, tutaj oddział się wycofuje, został przełamany. Dobra, weszliśmy na działa, więc przeprowadzamy szarże. Przejmujemy miasteczko i to jest jakby ten główny cel misji. Nie zawsze tutaj chodzi o to, żeby wszystkich wyeliminować. Najczęściej po prostu musimy wykonać jakieś zadanie. No i w drugiej części tej takiej misji wprowadzającej do kampanii musimy obronić miasteczko i też przyjedzie pancerny pociąg, znany z Battlefielda 1 i z wielu innych gier. Tutaj jest to nowość względem Ultimate General Gettysburg. Mamy pancerne pociągi, można też napotkać na okręty bojowe różnego rodzaju, więc to jest ta ciekawostka. Teraz jesteśmy już ufortyfikowani, jak widać, w pewien sposób. Spróbujemy proaktywnie wyjść do przodu z całą tą ekipą, żeby jakoś ich tam próbować zatrzymać. Ekipa szarżuje po prostu. Wbili się prosto do miasta. Tutaj założenie jest też takie, że dostajemy znowu posiłki. Jak widać, ta sytuacja jest dość krytyczna, musimy się bronić i to jest to, co mi się strasznie podoba w tej grze, że kiedy dostajemy rozkaz obrony, to nie polega to na tym, że nie wiem, wszystkich wybijamy, którzy nadbiegają, tylko mówiąc krótko, musimy zrobić tak, żebyśmy wytrzymali jak najdłużej, żebyśmy wytrzymali do nadejścia posiłków. Tutaj też od razu widać, że przyjechał pociąg pancerny, który trzeba będzie próbować jakoś pokonać. No i już nasze posiłki się tutaj dostały, podprowadziłem działa z tej strony. Dobra, czyżby pociąg się... chyba się wycofują, także... chyba się udało. No wydaje mi się, że opanowaliśmy sytuację, wystarczy teraz już poczekać na zakończenie misji. Oddziały są mocno zepchnięte, mocno przerzedzone. Na koniec możemy podejrzeć sobie statystyki. Rzeczą, która jest warta pokazania, szczególnie w kontekście i w porównaniu do Gettysburga, czyli pierwszej odsłony Ultimate General, jest to, że teraz autorzy dodali taką metagrę pomiędzy bitwami. Tu możemy sobie na przykład zajrzeć na mapę konfliktu i w danym momencie możemy wybrać do dyspozycji kilka bitew. To są bitwy większe albo mniejsze. Tu mamy tak zwaną Grand Battle, czyli taką bitwę, nazwijmy to, dla tej należącą do tej głównej kampanii, którą rozgrywamy, a tu mamy taką bitwę poboczną, gdzie możemy nabić doświadczenia, zebrać sprzęt, no i po prostu wykonać jakieś takie poboczne zadanie, które pozwoli nam rozwinąć nasze możliwości. No a sprawa jest do tyle skomplikowana, że nabijamy kasę, mamy też naszych ludzi, no i tych rekrutów możemy później przyporządkować do poszczególnych dywizji, poszczególnych pododdziałów. No i oczywiście możemy też uzupełnić, prawda, te oddziały, które zostały wcześniej jakoś tam zdziesiątkowane. Nabijamy też pewne punkty, które można później przełożyć na odblokowanie pewnych dodatków. Na przykład możemy nająć jakiegoś oficera. No i to oczywiście jest już znacznie trudniejsze i znacznie bardziej skomplikowane z tego względu, że no, musimy poznać już grę o wiele bardziej, żeby zrozumieć i żeby ustalić sobie to wszystko w dobry sposób. No i przystępujemy do kolejnej potyczki, prawda, no, która ma jakieś tam zasady, jakieś cele, które trzeba spełnić. Ja już tej bitwy wam nie będę pokazywał, zamiast tego pokażę wam starcie, które rozegrał T-Bone, bo on jest tutaj większym znawcą, więc być może pokaże jakieś zagrywki taktyczne albo zbłaźni się totalnie. No i będzie wiadomo, kto jest prawdziwym generałem w redakcji. Ja wygrałem bitwę pierwszą. Oho, tutaj mamy Stonewall Brigade, to jest mocna formacja. No ogólnie konfederaci są w lesie i to będzie mały problem, bo nie wiemy za bardzo, z czym walczymy. Więc na razie zajmiemy się tym wzgórzem. Właśnie jedna z brygad przeciwnika, to jest chyba mniejszy pododdział, wycofuje się. Morale ma tu kluczowe znaczenie. Jak twoja formacja zostanie oflankowana, to morale siada i po prostu sami uciekają. O!
kawaleria. Dość brutalny atak, bym powiedział. Morale, ranny oficer już uciekają. No to co, mała szarża na bagnety. Dadzą radę, myślę, że dadzą radę. Tutaj artyleria strzela z kartaczy, to jest dość duży problem, bo straty, jakie artyleria na bliski dystans potrafi zadać, są po prostu masakryczne. Powiedziałbym, że małym brakiem, nie przeszkadza to jakoś wielce, ale jednak uważam, że powinno być zmiana formacji. Ale zdobyliśmy las, to jest jakiś sukces i artyleria się cofa. Hec, powiem ci, że ta bitwa nie idzie dobrze dla Unii. Nie idzie po naszej myśli. No a te dwa punkty zaliczone masz. Dwa punkty tak, ale ja jeszcze próbuję tutaj kawalerią mocno kontratakować naszą flankę. Ogólnie zadania przeważnie polegają na tym, żeby coś utrzymać przez dany okres czasu albo zająć. W tym dużo jest takich czasówek. Nie każdemu musi się to podobać. Coś się boją się podjechać. Nie dają rady. No, ten ogień zaporowy po prostu. Jakie jest? Ci mają wysokie jeszcze w miarę morale. Niech zrobią szarże na ten kościół. Ci są Iron Brigade jest kompletnie wymęczone. Ci mają dobrą kondycję. Dobra, biegniemy. Zostało bardzo niewiele czasu. Tak, tak. Po prostu wejść na flagę, to trochę jak w BF-ie. Wbiliśmy się jak bandą. Okej, konfederaci uciekają. No i mamy zwycięstwo. Zobaczmy. Straty 4. To jest właśnie mój znak szczególny. Potrafię odnieść zwycięstwo, ale ponoszę czasami straty większe niż przeciwnik. No, więc tak to wygląda, Head. Dobra, to dzięki za prezentację. Fantastycznie. Ultimate General Civil War to jedna z tych gier, którą dość trudno jest zaprezentować, bo z jednej strony jest temat niszowy, a z drugiej strony gra, która po prostu na ekranie nie wygląda tak ekscytująco jak podczas samej rozgrywki. Tak czy inaczej, zdaniem Tibona warto po nią sięgnąć, jeśli lubimy na przykład bitwy w Total Warze. To jest właśnie fajne w tej grze, że ona dobrze balansuje te elementy strategiczne, które są cenione przez tych hardkorowych graczy z takim płynnym gameplayem. Przy czym nie jest to gra jakoś tak właśnie specjalnie skomplikowana, sterowanie jest intuicyjne. Na pewno poziom trudności jest dość wysoki. Rzeczywiście twórca Darth Moda zadbał o to, żeby AI nam cały czas deptało po piętach, że tak powiem. I jednym takim może małym minusem jest to, że przeciwnik jest skalowany do naszych sił i zawsze ma przewagę liczebną, ale może zostanie to zmienione w wersji finalnej, kto wie. Fanom Total War'a na pewno brakowałoby tu elementów tych takich strategicznych, gdzie przesuwamy armię na mapie, ale jeśli sercem Total War'a są na przykład dla ciebie bitwy, to myślę, że bez problemu byś się odnalazł. Szczególnie jeśli lubiłeś Empire, Total War czy Napoleon. Jedyną przeszkodą w sięgnięciu po Ultimate General Civil War jest prawdopodobnie to, że gra trochę kosztuje jak na wczesny dostęp, bo trzeba za nią zapłacić jakieś 30 euro. Zdaję sobie doskonale sprawę, że wiele wczesnych dostępów wychodzi za znacznie mniejszą kwotę, ale to też często są nie tyle gry, co raczej jakieś takie proste prototypy. Ultimate General Civil War już teraz jest bardzo dopracowanym produktem. W tym momencie zasadniczo mamy dostępną połowę gry. Reszta prawdopodobnie jest już gotowa w dużej mierze, tylko nie oddano jej do testów, ponieważ no, chodzi o balansowanie zasadniczo rozgrywki. To jest naprawdę jak na wczesny dostęp dość pełna gra i gameplayowo wszystko jest tam już na swoim miejscu i zasadniczo nic tylko grać. Jest to więc profesjonalny produkt, dostępny na razie w niepełnej wersji. I to jest bardzo w porządku. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Cześć! Powiem ci, że zsiadanie z konia nie wygląda jakoś epicko. Klikamy na przykład dismount i po prostu te konie znikają. Znikają.
A jeśli chcą mount, no to konie rosną pod nimi, więc to jest takie trochę pozostawione wyobraźni. Wyobraź sobie, że wsiadają na tego konia.